dwa słowa w sali, ponieważ będziemy kontynuować radość z powodu powstania tego spektaklu w Podkrufach. Wystąpili przed Państwem pan Fabian Kocięcki, pan Krzysztofiak, że 27 marca roku 2017, czyli Dzień Teatru, pani Marta Streker napisała do mnie pierwszego maila w sprawie spotkania i była pierwszą osobą, która się do mnie zgłosiła po wiadomości, że swoje losy zwiąże z Tarnowskim Teatrem. To, jak mówię, było w marcu roku 2017. Sami Państwo widzicie, że nie tylko jest osobą niezwykle utalentowaną, ale i cierpliwą. Dziękuję Państwu, że w tych warunkach zechcieliście być z nami, a Tarnowskiemu Teatrowi i Tarnowskim widzom życzę dużo zdrowia i dużo pieniędzy.